Cześć, w dzisiejszym vlogu informacyjnym będzie trochę inaczej niż zwykle, bo będę mówić o dwóch bardzo konkretnych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, czy robię coś dla kasy, bo takie komentarze pojawiły się ostatnio pod filmem Cenzura na YouTube, a druga sprawa to Patronite, ale do tego przejdę zaraz. Najpierw chciałbym wyjaśnić tę sprawę, co dla mnie przynajmniej znaczy robienie czegoś dla kasy. Przypuśćmy, że ktoś jest weganem albo weganką i ktoś daje mu kasę, że zareklamuj, powiedzmy, jakiegoś fast fooda, tak? I ten ktoś bierze te pieniądze i na swoim kanale YouTube to reklamuje, mimo że ma inne przekonania. To jest według mnie robienie czegoś dla kasy. Jeśli YouTube zabiera mi moje zarobki z moich nagrań i ja mówię, że nie będę tak często tych nagrań nagrywać, to od razu nie znaczy, że robię to wszystko dla kasy. Po prostu chodzi o to, że ja od pewnego czasu robię tylko to. Może opowiem od początku, bo pewnie nowsi widzowie o tym nie wiedzą. Zacząłem nagrywać na YouTube, na kanale polityczny.pl w 2014 roku, na początku grudnia. I zacząłem nagrywać mając słabej jakości mikrofon i w sumie nie miałem nawet kamery, nawet dobrej komórki. No i tak sobie zacząłem nagrywać. W sumie dlatego, bo byłem bardzo zdenerwowany na pewne rzeczy, m.in. na służbę zdrowia, a później w połowie grudnia byłem zdewastowany wewnętrznie, tym, że nie mówiono nic o tym, że Platforma Obywatelska próbowała zmienić konstytucję, która pozwoliłaby na prywatyzację lasów państwowych. Wtedy zacząłem nagrywać tak już poważniej, bo chciałem, dotarło do mnie wtedy, że jeśli nawet dowiem się o jakiejś ważnej sprawie, o której powinni wiedzieć inni Polacy, no to jak ja mam do nich dotrzeć? Wtedy na kanale to moje nagranie o lasach państwowych chyba obejrzało z 500 osób na samym początku i potem już było po fakcie, tak? Ustawa na szczęście nie weszła, ta zmiana konstytucji nie weszła, no ale dotarło do mnie, że muszę mieć więcej widzów, żeby potem, kiedy dowiem się o czymś takim, żeby o tym powiedzieć, tak? I tak zacząłem. Ale musiałem mieć pieniądze, żeby przeżyć. Wtedy jeszcze mieszkałem w Poznaniu, więc no, musiałem jakoś tam dorywczo pracować, tak? Musiałem na siebie zarobić i w ogóle. No i czasami też było tak, że nie zarobiłem na siebie, więc musiałem jakieś swoje rzeczy sprzedać, żeby opłacić czynsz za mieszkanie, bo wtedy, tak samo jak teraz, mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu. I robiłem w sumie nie tak często nagrania, no bo musiałem też dorywczo pracować, musiałem znaleźć gdzieś jakieś pieniądze, żeby przeżyć. I policzyłem ostatnio, że przez cały, łącznie z 2014, tak, i przez cały 2015 rok nagrałem około 105 filmów, do 110 powiedzmy, około 110 filmów, tak? I dzisiaj ludzie mi mówią, często mi piszą w komentarzach, no może nie aż tak często, że jeśli nie mogę zarabiać teraz na nagraniach o imigrantach, gdzie jeśli chodzi o wyświetlenia, czyli też o zarabianie, o pieniądze, to było jakoś 40 do 50% zarobku, tak? I dzisiaj to jest ucięte, tego nie ma. I ludzie mi powiedzieli, ludzie mi pisali w komentarzach, że może zacznę zarabiać i jednocześnie nagrywać YouTube. Niektórzy nawet mówili, że jestem po prostu śmierdzącym leniem, który żeruje na swoich widzach i powinien się wziąć do roboty, tak? Ja pracowałem od 18 roku życia do 2014 roku. Ja wiem, co to jest praca, wiem, co to jest wstawać o 6 rano i iść do roboty, tak? I siedzieć tam 12, 14, 16 godzin, nawet całą dobę albo i dwie. Uwierzcie mi, że siedziałem w pracy dwie doby. Pracowałem w firmie reklamowej. Jeśli ktoś z Was pracuje w reklamie, to nawet może to w komentarzach potwierdzić, że tak jest, jak na przykład się robi targi. Tak? I samo to, jeśli ktoś jest z reklamy, z branży reklamowej, powiem targi, to od razu skuma, o co chodzi. I ja, oczywiście, jasne, mógłbym teraz pójść do pracy, pewnie pracowałbym w tej samej branży, bo na tym się znam, tak? Na pewno w Bydgoszczy gdzieś jest jakaś firma reklamowa, która by mnie przyjęła. Tylko jest jeden problem. Ja w tej chwili, w 2016 roku, nagrywam średnio 4 filmy tygodniowo. No, kiedy pracowałem dorywczo, to były 2 filmy tygodniowo. Jeszcze zobaczcie, jaka to była jakość. Witam na kanale polityczny.pl. Dzisiaj odcinek w 100% poświęcony panu Bronisławowi Komorowskiemu. Doszły mnie słuchy, że bardzo dużo ludzi chce na niego głosować. Bardzo dużo wyborców Pawła Kukiza chce na niego głosować, mimo że Paweł Kukiz w każdym prawie wywiadzie mówi, że na Bronisława Komorowskiego w drugiej turze w życiu nie oddałby głosu. Schetyna skręca w prawo, a tam Marian. Człowiek, który zęby zjadł w Chadecji.
wyjątkowo smutne zdjęcie. Jeśli miałbym pracować dorywczo, no to w porywach, naprawdę po nocach, gdybym robił, to zrobiłbym te dwa nagrania, bo teraz ja zupełnie inaczej robię nagrania. Tak specjalnie kupiłem kamerę, mikrofon, mam inny program, żeby te nagrania składać. Zupełnie inaczej one są robione, więc jeśli w porywach bym zrobił dwa, ale myślę, że jedno nagranie tygodniowo to by było max, tak? Może by mi się udało dwa, ale mówię, to bym musiał siedzieć po nocach. Jeśli bym pracował dorywczo, jeśli bym miał pójść do roboty, do firmy reklamowej, to jeśli bym zrobił jedno nagranie w tygodniu, to by było dobrze, bo nie wiem, czy wiecie, ale w reklamie zawsze jest tak, że nie pracuje się od 8 do 16, 8 godzin w tygodniu, tylko pracuje się po 12-13 godzin, trzeba zostać dłużej, zrobić jakiś wydruk, coś się spieprzy przy oklejaniu auta i trzeba cały bok na przykład na nowo położyć. To wszystko są takie sprawy, że i w reklamie nie ma czegoś takiego, że zrobię jutro. W reklamie jest tak, że albo zrobisz teraz, albo klient przyjdzie zdenerwowany i nie dostaniesz pieniędzy, tak? I taka jest zasada w reklamie, jeśli miałbym tam pracować, a pewnie jeśli już bym miał gdzieś pracować, to tylko tam, to tak by to wyglądało. Jest jeszcze jedna kwestia, taka, że ja jeśli mam się już na czymś skupić, to wolę się skupić na 100% i tylko to robić. W 2015 roku właśnie było tak, że to się wszystko ze sobą gryzło, tak? Moja praca i YouTube. I dlatego pod koniec 2015 roku, na początku 2016 postanowiłem, że zajmę się tylko i wyłącznie tym. Tylko będę robić YouTube'a. To była trudna decyzja dla mnie, ale trzeba było ją podjąć, bo albo jedno, albo drugie. Ja nagrania lubię robić i lubię robić co dziwne coraz bardziej, bo niektóre nagrania, takie serie jak Najgłupsze wypowiedzi polityków czy Polityczny przegląd tweetów, tam są takie rzeczy, że dosłownie ja się przed monitorem śmieję, tak? Więc to jest dla mnie sama przyjemność to robić. Ale jeśli miałbym jeszcze dodatkowo mieć pracę, no to mówię wam, żebym nie wyrobił, tak? Więc to jest kwestia, jeśli chodzi o to. A druga kwestia jest taka, że po filmie Cenzura na YouTube, kiedy już zbadałem wszystko i się okazało, że no, nie ma możliwości, żeby zarabiać na filmach o uchodźcach czy imigrantach, od razu po tym nagraniu, kiedy już wszystko wiedziałem, założyłem sobie konto na Patronite. I od razu powiem, byłem przeciwko temu, powiedziałem nawet, czytam wasze komentarze bodajże, że tego nie zrobię, ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, że moje filmy będzie na nich wyłączone zarabianie, tak? Jak mówię, między 40 a 50% wyświetleń i no, też zarobków uciekło, tak? I stwierdziłem, że założę tego Patronite'a, ale dalej mam takie zdanie o Patronite, jakie miałem i stwierdziłem, że zrobię to wszystko po swojemu. Jak się okazało, dało się to zrobić. To znaczy, jeśli wejdziecie na moją stronę na Patronite, to sami zobaczycie, ja wam pokażę screenę. Zrobiłem tak, że można wpłacać 5 zł. Nie mogłem zrobić złotówki, bo okazało się, że są jakieś prowizje na PayPal i wtedy ja bym z tego miał 5 groszy. Coś w tym stylu wyszło, więc zrobiłem 5 zł, 10 zł, 20 zł. Zauważcie, że pod każdą kwotą jest opis, bo tam niby jest coś takiego, że się nagrodę dostaje czy coś, że można na przykład na Skype'ie pogadać czy coś. Ja powiedziałem, że ja nie mam zamiaru nikogo faworyzować i wszyscy dostaną dokładnie to samo, czyli to co zwykle, czyli na w nagraniu czytam wasze komentarze, po prostu na sam koniec będą wyświetlane osoby, które wpłaciły mi jakieś pieniądze, tak? Które wsparły mnie finansowo. Jeśli chodzi o cele, to chciałem z wami być w porządku, dlatego w tej chwili cel jest taki, że jest 600 zł. Dlaczego taki? Bo chcę dojść do 1000 zł miesięcznie, bo wtedy mogę wszystko opłacić, tak? I mogę żyć tutaj, gdzie żyję. Dlatego stwierdziłem, że jeśli zarobię z YouTube'a 400 zł, a na to wygląda, że w tym za zeszły miesiąc tyle dostanę, no to potrzebuję jeszcze 600 zł, żeby przeżyć. Dlatego to się nazywa przeżycie, tak? Czyli jeśli byście mi wpłacili powiedzmy 600 zł, to bym przeżył, ale ja tego nie wymagam i nie namawiam was do tego. Po prostu tak by było, tak? Jeśli ja nie mogę wam dyktować, co wy macie ze swoimi pieniędzmi zrobić, tak? Więc to jest po prostu taki cel, który chciałbym osiągnąć. Nie wiem, czy się da go osiągnąć, ale ważna sprawa. Jeśli miesiąc będzie lepszy, na przykład ten miesiąc, jeśli on będzie lepszy i na przykład zarobię 600 zł, tak?
no to wtedy cel zmienię na 400 zł. I tak będziemy schodzić, aż dojdziemy do zera na Patronite. Mam nadzieję, że szybko z tym celem dojdziemy do zera, czyli z YouTube'a będę zarabiać tyle, żeby przeżyć. A pamiętajcie, że już raz była taka sytuacja, tuż przed zablokowaniem zarabiania na moim kanale. I wtedy kilka złotych dosłownie brakowało, żebym mógł przeżyć za te pieniądze z YouTube'a, więc wiem, że to jest możliwe. I dodałem jeszcze drugi cel i to jest wasza kwestia, czy będziecie wpłacać pieniądze, czy nie. Ale stwierdziłem, że fajnie by było, gdybym miał tyle pieniędzy, żebym mógł na przykład w ciągu miesiąca dwa czy trzy razy pojechać na jakąś manifestację, jakiś protest do Warszawy, albo jakby po prostu coś tam się działo, tak? Z Bydgoszczy mam w sumie w miarę blisko, więc fajnie by było. Teraz były manifestacje, za chwilę jest protest chyba partii Korwin 8 października. No i niestety w tej chwili mnie nie stać, żeby na to jechać, tak? Gdybym z Patronite'a na przykład miał chociażby 100 zł, tak? Z tego celu, że już mam na przeżycie i jeszcze dodatkowo 100 zł, to już bym mógł jechać i na pewno bym z kamerą pojechał, no ale mówię, no nie mogę, tak? No i to w sumie, jeśli chodzi o Patronite'a, chyba tyle. Ja tak jak mówiłem, jeśli ktoś mi tam coś wpłaci, czy wpłaci mi na konto bankowe, to ja jak zwykle wczytam wasze komentarze, będę o tym mówić i czytam wasze komentarze. Najprawdopodobniej będzie dwa razy w miesiącu, bo teraz było tyle pytań, że nagranie będzie trwało z pół godziny, a to nagranie będzie w przyszłym tygodniu. Więc stwierdziłem, że poza tym sami mi pisaliście nawet, że to za długo trwa, żeby miesiąc, jeżeli macie rację, żeby miesiąc czekać, żeby odczytać pytanie rzeczywiście. Więc co dwa tygodnie będzie, czytam wasze komentarze i o Patronite będę mówić tylko tam na samym końcu, tak? Tylko wczytam wasze komentarze, w żadnych innych filmach nie będę o tym wspominać, nie będzie żadnych odnośników, że o, wpłacaliście mi pieniądze, tak? Jeszcze co do tych filmów o imigrantach, to ja wam powiem jedno. Ja te filmy i tak będę robić, tylko one po prostu nie będą tak często, jak były do tej pory, tak? Ale będę robić te nagrania i jeśli, bo teraz na drugim kanale, nie wiem czy wiecie, Daniel Bez Cenzury zacząłem tłumaczyć nagrania i na przykład w piątek mam zarąbiste nagranie i myślę, że powinniście je obejrzeć, bo no, dla mnie to był szok, że coś takiego facet powiedział w telewizji, ale to zobaczycie. I jestem przekonany tak na 90%, że to nagranie nie będzie zarabiało, ale mimo to je wrzucę, bo i zawsze tak będę robić, że jeśli zobaczę, że jakieś nagranie jest na tyle poważne i na tyle ważne, żeby je wrzucić, mimo że zarabianie będzie wyłączone, to ja to będę robić. Kwestia jest taka, ja muszę mieć za co zapłacić rachunki, no bo mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, tak? Nie mogę zalegać. I tylko o to mi chodziło. I też o to, że YouTube mnie o tym nie uprzedził, bo też ludzie mieli... Jak cię YouTube miał uprzedzić, trzeba było sobie wejść na stronę i sprawdzić. Tylko że nikt normalny codziennie nie sprawdza wszystkich przepisów, tak? Normalna firma, na przykład Twitter ostatnio, jak ma jakieś zmiany w umowie, to wysyła maila. Skoro YouTube nagle sobie postanowił, bo wiem, że zaraz ktoś mi napisze, że ale ten regulamin jest od dawna. No dobra, ale od 10 lat ludzie zarabiają na tych filmach, tak? Ja od kiedy założyłem kanał, od 2014, zarabiałem na tych filmach. Więc YouTube powinien wysłać z wyprzedzeniem miesięcznym nawet maila, że dobra, sorry, wprowadzamy nowe narzędzie i zmieniamy wszystko. Nie będziecie mogli na danych nagraniach zarabiać, znaczy na danych. Tam, gdzie jest regulamin, no to wszystko, co jest wymienione w regulaminie, to wprowadzamy narzędzie i na tym nie będzie można zarabiać, więc się przygotujcie. I wtedy człowiek może wprowadzić na swój kanał jakąś nową serię, coś zacząć myśleć, co z tym zrobić fantem, tak? A nie, że z dnia na dzień jest wprowadzane i tyle, i nie zarabiasz, tak? I koniec. Musicie to zrozumieć. To tak, jakby ktoś miał firmę reklamową, ze steropianem, ze sterodurem i takie rzeczy by robił, powiedzmy, takie litery 3D, tak? I ktoś by mu powiedział, facet ma obrotu tak ze steropianu 40% zarobku, ze steroduru tyle samo i jakieś tam kasetony jeszcze robi 20%, tak? I ktoś mu przychodzi nagle i mówi, stary, ale ty ze steropianu już nie możesz robić liter, bo to jak powiesz to gdzieś, to się szybko pali. I to stwarza zagrożenie w centrach handlowych, że jakby był pożar, to się topi. I to się topi na ludzi, i to parzy, więc nie możesz od dzisiaj produkować rzeczy ze steropianu. No czy to jest według was poważne? Według mnie nie. Na koniec chciałem wam powiedzieć, że to też nie jest tak, że ja zamknę kanał, jak mi nikt nic nie wpłaci, tak? Będę musiał sobie jakoś poradzić. W tej chwili robię te tłumaczenia na drugim kanale i to nawet całkiem idzie, więc mam nadzieję, że tym uda mi się trochę nadrobić i w ciągu
może 2-3 miesięcy uda mi się zarobić tyle, żeby przeżyć, więc to jest, według mnie to jest chwilowe tylko, ale wolałem się zabezpieczyć po prostu. Jeśli, tak jak mówię, jeśli chcecie wpłacać, to wpłacajcie, jeśli nie chcecie wpłacać, to nie wpłacajcie. Ja wiem, że 95% z Was to są dorośli ludzie, więc to jest po prostu Wasza decyzja, tak? Teraz wracam do pracy nad jutrzejszym nagraniem i do tłumaczenia nagrania na piątek i pamiętajcie, ja jeszcze na Facebooku dam Wam znać, żebyście ten film w piątek, ten przetłumaczony z angielskiego na polski obejrzeli, bo naprawdę, naprawdę będzie warto. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.